Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Galek z tej strony. I słuchajcie, kontynuujemy mniej więcej od miejsca, w którym nam się gra poprzednio wyłożyła. Навіть увесь хаос тунелів не міг здолати цей дужий гермозасув. Брама здавалася непорушною, як ті люди, що йшли зі мною. No i to jest gdzieś właśnie ten mniej więcej moment, w którym nam gra wyłożyła się. Wypłaszczyła, jak to się mówi. Także lecimy stąd dalej. Загризи мене, упир! Їх зачинено! Чогось я не здивований. А тут у нас що? Броньовані двері. Гаразд. Подивимося, що. Так точно. Артем, перевір кімнату. Мерсі. Добре. Чи уда нам ще причавгати? Повинно. No jakby to się zawaliło, to już nie chcę myśleć. Dobra, udało się. Artem, z tobą teraz. Cudowo. My spróbujemy do ciebie dostać się, a ty też poszukaj wyjścia. Успіху. One uciekają od światła, więc my sobie tą latareczkę troszeczkę jeszcze tutaj dopompujemy. No i zobaczymy, jak to nam będzie się sprawdzało. To są jakieś drzwi. Czy tu można przejść? Nie można właśnie. Wszystko w pajęczynie. To jakieś przejście. Zobaczmy, czy nam się uda. Nie. Tędy niestety się nie przedostaniemy. O, ale tutaj jest przejście, więc... Fajnie, amunicja. Ojejku. No, może być tutaj niebezpiecznie. Słyszę cały czas, jak tu ptają. O, kolejna. Dobra. Udało się przejść. Jakieś drzwi, ale nie da się ich otworzyć. Tu kolejne drzwi, ale też chyba nie do otwarcia. Obawiam się. A tutaj patrzcie, co się dzieje. Jeszcze zobaczmy, którędy my mamy iść. Tędy. Gdzieś tędy. I co? Tutaj na dół? Chyba na to by wychodziło. Aż się boję. Patrzcie, jakie tam są dziwne rzeczy. Przełączmy może na to. Jak tu zejść po tej drabince? Damy radę zejść?
O, masz, już żeśmy zeszli. Dobra. Kolejny. Na chwilę dłużej zostać, słuchajcie, to się może źle skończyć. O, płomienie, to się przyda. Tędy nie. No tędy trzeba. Gdzieś mamy dalej przejście, ale nic, zobaczymy na górę najpierw. Nie wiem, czy ja dobrze robię, ale jakaś droga poboczna tędy prowadzi. Możemy się tutaj zorientować, co się dzieje. Co, nic nie możemy podjąć? Trochę słabo. Chciałbym tutaj niżej troszeczkę zejść. O, właśnie. Mamy notatkę, no zobaczmy. Słyszałem już opowieści o tym, że budowniczy metra wcale nie byli pierwszymi, którzy zabrali się za drążenie tuneli i galerii w podziemiach Moskwy. Ukryte przejścia pod ulicami miasta istniały już za carów, ale i tak pracujący przy nich robotnicy natrafiali podobno na gotowe jaskinie i tunele, będące tam już od niepamiętnych czasów. Ich bezimienni twórcy odeszli tysiące lat temu, ale ich nieskończona sieć korytarzy nadal wiedzie znikąd donikąd. Teraz setki pokoleń później ja kroczę tą samą ścieżką jak ostatni z żyjących. No, co zrobić? Zejdziemy tutaj. Bo tam na dół to nie ma co się zapuszczać. Widzę. No dobra. O! Artem! Sudy! No jestem, jestem. Sława Bogu. Żywy. No jestem, spokojnie. Stepana ubyłem. Stepana! A? Dziećko! Tyszę, tyszę! Tam jakiś dźwięk u tuneli. Czujcie? Coś premuje do nas zwitila. Gdzie oni coś słyszą? No słychać jak... Pociąg! Co za... Pociąg? Pociąg widmo, patrzcie. Przez nikogo nie prowadzony. Tak, tak, tak. No właśnie. Co to za... Schoże na
автоматизовану систему. Быть може. Я піду гляну, що це. Ха. Сядеш, не сядеш? Як мовите? Czekajcie, tu się coś da zrobić? Nie, tu się nic nie da zrobić. Dobra, wsiadamy. Jakieś kiepskie wyczucia do tego wszystkiego. Trudno, no co zrobisz? Все чисто. Іншого шляху тут немає. Вперед. Дивна справа. Цікаво, в яку сторону нас завіже. Ну і? Наступна зупинка – командний центр. А, тенде, лечимо далі просто. Ну і кінець розділу. Ну вже ми знайшли вхід у легендарний бункер. Я ніяк не міг у це повірити. Але скільки людей віддали своє життя, щоб ми отримали доступ до останніх ракет? Чи варте це їхніх життів? Протигази, швидко. А, цей час мені маска. Ну добре. Це кінець траси? Тільки ж ми дотам білет купили? Ніколи не знаєш, чого чекати. Артем, зі мною. Ну, добре. Слухайся, товаришу командире. Я ще се пійде тут тільки зеркне, чи щось тут нема цікавого. Ні. Не тим разом. Добре. Вже сходимо. Skoro już sprawdzamy pociąg, to przejdźmy sobie tutaj. Popatrzmy, czy gdzieś coś się nie kryje. O! Bateria. Trzeba naładować. Nie, tutaj wejść nie możemy. Niestety. Już koniec peronu. Ale my lubimy zaglądać w takie różne dziwne zakamarki, więc oczywiście nie podarujemy i tym razem. A nuż coś tutaj jest? Nie ma. Niestety nie ma. Trudno. Dobra. Zobaczmy, czy ja dobrze idę. Dobrze idę. O, jest skrzynka. Takie skrzynki żeśmy oczekiwali, czy nie oczekiwali? Nie oczekiwali? Nie. Daje się otworzyć, dobra. No co jest, ta łapka się pojawia i znika. O, piękności. Tego chcieliśmy.
так я приблизно все собі і уявляв. З часів моєї служби в армії нічого не змінилося. А цей комплекс, мабуть, старіший за все. Dobra, moment, jeszcze tu się tylko rozejrzymy. Czy coś jest? Nie, tu już więcej nic nie ma. Wymieniamy. Nie, tu się nic z tym zrobić nie da. Ciekawe miejsce. Rury, butle. Zobaczmy kierunek, gdzie mam się udać. Tędy? Gdzie on mnie prowadzi? Chyba na górę mam iść. Przypuszczalnie. O, właśnie. No jesteśmy, no i co? Ej, medyku, co trafiło? Ta niczego dobrego. Переоцінив techniku. Teraz trzeba aktywować systemu wręcz. No ładnie. Tam, gdzie jest zapasna pustkowa systema. Podnieś na to miastok. Potem pojaśnię, co robić dalej. To idziemy. Nie ma wyjścia. Artem, tam mają być 4 statery. To jest to chyba. Tak. Aha. No dobra. Cztery to cztery. I ostatnia. Ty jesteś na knopku za sygnałem. Czwarta. Pierwsza knopka. Nie ten? Dobra. Słuchaj moją komandę. Usi na platformę. Spróbujemy aktywować system. Co jest? O, hej, jak u staremu dobremu kino. Ej, полковнику, що сталося? Все в нормі. Артем, рушаємо. Годі гратися з апаратурою. Ну, добре. Gdzie można wyłączyć. Dawaj. Patrz, jakie fajne. Winda, która jedzie
Слава Богу, нам не доведеться спускатися. По якійсь такій спіральній траєкторії. Там щось не гаразд, присягаюся. Ale klimat. Czy wy to widzicie? Ульман, ліворуч. Професор праворуч. Артем, прикриваєш мене. Якщо мапи не брешуть, нам туди. Але як нам ворота відчинити? Є ідея. Артем. Zaraz zobaczymy. To na razie są filtry. O. Ale co jak... No nic, trzeba się rozejrzeć. Nie ma inaczej. Zapalmy może naszą latarkę. O! Tak, Ulman, dawaj za mną. Dobry patent. Czy tu coś znajdziemy przydatnego? Te skrzynki się nie otwierają. O, czekajcie, co to było? Moment, może coś zamienimy? Chyba nic nie zamienimy, bo... Chyba, żeby... Naboje nam doszły, ale wątpię. Tu są jakaś amunicja jest. O, tego potrzebowaliśmy. A to, jak wszyscy wiemy, oznacza kłopoty. Kiedy nam daje gra amunicję, no to wiadomo, że nie skończy się to dobrze. Jeszcze zobaczmy, co tu się kryje. O! Mamy jakiś klucz. Pewnie do sejfu, jak znam życie. Coś wypadło. Tu jest jakaś chyba apteczka, ale nie możemy jej wziąć. No właśnie, 5 apteczek mamy. Ульман, тримай двері. Володимире, це твоя тема. Що тобі треба? Дай второпаю. Інструкція А124, третя сторінка. Панель ДС-22. А, так, ось вона. Залізна пам'ять, Володя. Я завжди казав, що від армії повинна бути якась користь. Ні, не дарма я вчився усієї цієї маячні в армії. Працює! Тепер подбаємо про залізяки. Так, а тепер займемося ракетами. Чудово. Перший. Дуба врізало. Другий. Небоєздатний. Третій. Четвертий. П'ятий. Восьмий. Десятий. Та бути цього не може. Ось він. Один є. Зараз я витягну з нього всю інформацію. Якого біса? Що сталося? Ох, трясця! Резервна батарея сіла. А що з основним живленням? Зобачимо нататку. No ale trudno mi uwierzyć, że wszystko to zbudowali ludzie, a nie jakieś bajkowe olbrzymy. Nie tylko zresztą mi, nawet wiecznie wyluzowany i pogodny Ulman wyraźnie skurczył się w sobie na widok budowli tych rozmiarów. Czemu miał służyć ten kompleks? Po co go postawiono? Gdzie podział się jego personel i dlaczego nikt w metrze nigdy o nim nie słyszał? Podłoga jest usłana zużytymi magazynkami, musiała tu się rozegrać ciężka walka, ale nie ma żadnych ciał ani kości. Co się tu właściwie stało? I zwiedzę nam jego nie zapustyty. Доведеться спуститися на саме дно і стартанути його вручну. Судячи зі схем, нічого складного. Там усе на автоматі. Піде як салом змащене. Знущаєшся чи що? Як ти зібрався спускатися? Ну, ліфт там начебто є. Поверхом нижче. Проблема в тому, що нам доведеться тут усе повикати, навіть аварійне освітлення. Щоб йому на кругу вистачило.
Якщо іншого вибору немає, роби так. Ну, то відомо, до чого той ключ був уж. Тут, стеж за приладами. Ми швидко. Артем, Ульман, за мною. Добра, зараз, зараз, спокійно. Я то мушу все спенетрувати. O, proszę. Kolejna porcja amunicji. Tędy się nie przeciśniemy. Dobra. Gdzie oni poszli? Gdzie oni poszli? Zaraz się dowiemy. Aha, w tą stronę gdzieś. No dobrze. Dobrze, skoro tak... Niech będzie tak. No jestem już. Którędy? Patrzcie, co to jest? Прокляття. Адже знав, що так легко нічого не пройде. Ульман, повернися до Володьки. Прикрий його. Якщо що станеться, я відправлю Артема. Ну, успіху всім. No, dajesz. Упиряча срака. Та воно тепер скрізь розтеклося. Що за гидота? Coraz tutaj brzydziej, że tak powiem. Jakaś, nie wiem... Grzyby, nie grzyby, jakaś maść dziwna. I to wyłazimy. Lift tu. Lift tu. Ta dwery zamknęli. Dowodzie iść w obchód. O! Uprzed, ale obereżno. I przykrywajmy jeden odno. No dobra. Ale tu mam jeszcze coś. Knera osiągnięcie. A oś wyklikajcie suchumskiego wampiarnika. Idzie do mnie na poziomie. No zaraz wymienię. Tutaj troszeczkę możemy jeszcze chwilę podtrzymać. Co się stało? Dobra, wymieniamy. Ojejku. Oho. O, kolejna. Czego nie ma? Idźmy dalej. A, ось він. Сподіваюся, що він ще працює. Господи, народи метро, ми чекали на ваше прибуття. Ви ті, кого ви називаєте невидимими. Добре. На разі звідзами. Виявляється, звідси можна керувати ліфтом.
Вмикаю. Поїхали! Невидимі спостерігачі. Та як можна в них вірити? Не добре. Після того, як цей блазень так засрав галявину. Ніжче ніжей? No faktycznie nieciekawie tutaj. Nie próbujesz, proponuję szybciej iść, bo on tak wolno idzie, że kurczę. O! O, dobra. Mam szafkę. Filtry. Tu coś dziwnego jeszcze jest, nie wiem co. Do drabiny. Bez żartów. Dobra. Ono najbezpieczniejsze nie zdaje. Dobra. Dziwne zasady, ale to jest młodrożno. Tu nic się zrobić z tym nie da. Ale tu coś mamy. A ten, dawaj do mnie. No jestem w bunkrze. Aha, wymiana maski, dobra. I to pozamykane. To zamknięte, to zamknięte. Товаришу полковнику, там усе автоматизовано. Просто зайдіть до командного центру. Легко сказати. Ну і безлад. Так, добре. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Ніби нічого складного. Зроблено для дурнів. Зараз і перевіримо. Товаришу полковнику, потужність не чверть, а треба на повну. Чижби то були пренти? До дідька. Ти сповільняється? Давай. О, курда. Що за чортівня? Ця погань ще й опирається. Що за маячня? Система ручної активації. Гідравліка. Дідько. Артем, тепер... Ну, не вірю. Бачиш там кран з стелею? Залазь до кабіни. Це запасна система активації. Там є хапачі і маніпулятори. З нею ми зможемо підняти стрижні. Ти дуй туди. Я відволічу цю потвору. Ну, зараз або ніколи. Чи завжди на нас мусі попасть найгорше якесь там завдання? Czy tutaj, w tej grze, o masz, jeszcze coś nam się sypie. Oj, oj, oj. Ja nie wiem za bardzo, czy tu my musimy... Apteczka, dobra. No nic, tędy chyba musimy, bo tu więcej nic nie widzę. Dobra. Co dalej? Oho, ho. WSAD, no dobra. Co ja mam zrobić? Aha, czyli tu musimy podjechać.
Aha, czyli ja muszę pocelować. Rozumiem. No to co ja zrobię, że to celuje we mnie, no? O, w to. Dobra. Teraz w prawo. Dosiągnięto kontaktnej zony. Oho. Uwaga, wyłączenie stryżnia. Trzy czwarte, no kiedy już się kapelko. Dobra, jedziemy do czwartego. Ho, ho, ho. A co, rozpierdzielili nam szybę? No nie wierzę. No i co? Muszę się teraz wycofać chyba, rozumiem. O. Dobra, wysiadamy. Ciekaw jestem, co ja z tymi prętami zrobiłem, jak je po kolei wyciągałem i gdzie one poszły. Trzeba było gdzieś by je zostawić, a tu niestety się tak jakby trzymało je w górze cały czas. Dobra. Biegusiem. Uff. Czekajcie, gdzie mam iść teraz? Tam gdzieś. Nic z tego nie rozumiem. Tutaj. Idę tutaj. Co, jakoś wyżej się dostać? A, tędy przejściem, dobra. Nie, czekajcie. Nic z tego nie czaję, ale przejdźmy tędy. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Dobrze robię, bo mam notatkę. Raz jeszcze udajmy się na powierzchnię, ale tym razem dobrze przygotowani. Ullman żartuje sobie, że ziemia drży od naszych kroków, ale ja chyba naprawdę wyczułam jej drżenie. Po tym, co przeszliśmy, nikt i nic nas już nie zatrzyma. Wróg upadnie i zmieni się w popiół i pył, bo tak właśnie kończą nasi wrogowie. Jednego tylko nie rozumiem. Dlaczego cienie nie próbują nas powstrzymać? Czy zmierzamy wprost w zostawioną pułapkę? Stale dręczą mnie dziwaczne przeczucia. Są coraz bardziej przykre i dojmujące. Dojmujące, chyba powinno być dołujące. Dobra. Tu jeszcze coś jest? Nie, tu już więcej nic nie ma. No! Trafiliśmy. Dobra. Артем, ти тільки глянь. Це ж наш спадок і наше майбутнє. Неможливо уявити, яку могутність своєму хазяїну надає це місце. Пісова сила. Ми зможемо вогнем та мечем відвоювати своє місце під сонцем. Знову стати володарями землі. Ми припинимо жити та здихати під землею, наче ті хляті щури. Збудуємо домівки аж до хмар. А в метро спускатимемося лише тоді, коли треба буде дістатися з одного кінця міста в інший.
зможемо називатися людиною, почуттям особистої гідності. Скажіть, товаришу полковник, а що дужчий, ви чи супермен? Гори в пеклі зі своїми жартами. Бачив би ти створіння. Це що за устройство? Ну гаразд. План дій такий. Ми з Артемом висуваємося в Останкіно. Спробуємо видертися на вежу. Дамо вам координати і будемо коригувати вогонь. Ти залишишся тут, прикриєш Володю. І спробуй достукатися до наших, щоб вислали підкріплення до башти. Ну, бережи вас, у кого ви там вірите. Chciałem jeszcze tam pójść, ale... No dobra, idziemy. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва, з якої я почав свою розповідь. No dobrze, to w tym odcinku byłoby tyle. Dzięki za to, że żeście dotrwali do końca, dzięki za to, że razem gramy. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Dzięki, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!